stało? A, bo psa mnie Co? zawidziało Nie jeszcze! mogę wytrzymać! No, z czego się śmiesz? No co ty? Wstałeś się bo jest? No nie mów tak! Przecież psa nam nic nie może zrobić! Co jest? Au! Aaaa! Coś zrobił! Co jak gniazdo spodziewa? No to znaczy czego? Uciekajmy! Szybko do wody! Nas te psy zabiły! A to tak co się boisz? To myślę, że nie ma psów, nic bym nie musiał tobie wyjaśniać. O, cześć chłopcy! A, cześć Janolek, cześć! A co wy tu tacy zmęczeni stoicie? To my właśnie... no jest... psoły, no. O, psoły! A, psoły! Ha? Gdzie, gdzie? Was goniły, tak? Nie ma ich! Naprawdę? O tak, też miałem pewne spotkanie z psami. Już wam opowiadam. Szedłem akurat coś sobie zjeść, no i akurat znalazłem zacie na drzewie. Ale musiałem za bardzo oszarpnąć drzewem i musiało na mnie całe gniazdo spaść. Ale jest pewna zaleta tej sytuacji, bo odkryłem jak smakuje miód. Jest pyszny. Nie wiem po co ja to słucham. No, trochę się boję psu, ale miód wydaje być się pyszny. Ej, Draxon! Co jest? Chodź mi pomóc zdobyć miód od psów. Nie będę na takie pierdoły tracił czasu! No chodź, proszę! Wiesz, że ja się sam boję psów. Ale ty... No dobra. Dobra, to już sobie sami radźcie. No to cześć. Cześć. No to co tak stoisz? A? Chodźmy już to zrobić. A. No i jest gniazdo psów. Wydaje się trochę wielkie. No to co? Ty musisz tam polecieć! Ja mam tam sam polecieć? Co ty się boję? Ojej, a ja nie umiem latać. No i co teraz? Skoro ja nie umiem latać, a ty się boisz, to musimy tam pójść razem. Jak to razem? Już ci pokazuję! Co? No i teraz lecisz! No, tylko ja muszę tam lecieć. Spokojnie, nie musisz tak blisko podatywać. Jak podlecisz wystarczająco blisko, wtedy będę mógł złapić to gniazdo. Dobra, jest trochę? Chcę ci kiwotać! Staram się, ale się boję! O! A, nic nie widzę! Gdzie światło? A co ty robisz? Co? To uciekałem szybko! Ten twój pomysł wydawani! To co? Masz jakiś lepszy pomysł? A wiesz? Może i nawet mam. No daj trochę wyżej. Staram się dać wyżej. Co ty tak tym kiwotasz? O, co tak ostro? Daj trochę wyżej. No już? No już prawie. Jeszcze kawałeczek! O, jest! O! O! Dlaczego to mnie gonicie? Ale chciał się dosyć do waszego wiodła! Nie ma ich? O! A gniazdo zostało! I miód jest mój! No ja, no, ale dobry i słodki! O, rety! Zaczynam chyba gadać tak samo jak pchak! Ale dobra, co tam? Potrzebuję tego więcej! Ale dobre to owoce! O, tak to! A co ty cały taki bąblek jesteś? Ta, nie mam powodu do śmiechu! On sobie cały miód dostał, a ja? Cały pozodlony przez pszoły! No to w sumie, skoro one cię tak uzodliły, to może teraz zrób tak, aby to jego pozodliły! Nie wiem, co to uczciwe, ale pomysł jest nawet dobry. Dobra, teraz ja mu pokażę, jak to jest być pozodlony. Pozodlony. Jest tutaj gniazdo. I on też jest tam na dole. O, jest kolejne. Ale gdzie jest Draxon? Przecież potrzebuję go do zdobycia miodu. Dobra, czas to zrobić. Dobra. Zdrodzaj się, no. Co jest? Chopię go! Co? Nie, proszę, zostaw mnie! A Spryni, chciałem ci podziękować. Co? No podziękować za to, że uratowałeś nasze gniazdo. Bo jakiś den chciał gniazdo rozwalić, a ty nam go ratowałeś.
spodobałeś. O, ale fajnie. O, jakiś ty jesteś słodki. Możesz naprawdę zjeść trochę naszego miodu. O, dziękuję. No, no, ale dobry. Dobra, ale postaw nasze gniazdo jest na drzewie. Dobra, to gdzie go dokładnie mam postawić? Najlepiej jak najwyżej. O, witaj, Draxon. No i co, udało ci się zrobić to, co mówiłem? Tak, udało. Nie dość, że on znowu dosadzał miód do siebie, to i jeszcze wszystkie psy znowu mnie pogryzły. Nienawidzę psów. A ja wręcz przeciwnie. Co? Psy są bardzo pożyteczne, miłe, po dobroci dadzą ci trochę miodu. No, co bardzo fajne. No i cieszę się bardzo. Psy są tylko po to, aby wszystkich irytować. Jak ich nienawidzę. Koniec! Skończyło się! Koniec!